Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie konferencji prasowej. Tener duży gości pan Łukasz Maliszewski. Witam serdecznie. Tener gospodarzy pan N. Clyde Dobie. Bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania tenera z Tilonu Gorzów. Dzień dobry, witam serdecznie. Niestety los tak dzisiaj chciał, że spotkały się dwa zespoły, które bardzo słabo rozpoczęły te rozgrywki. Potencjał drużyn wskazuje na to, że powinni być w czubie tabeli. Niestety gdzieś ten fatalny początek spowodował, że ten mecz dzisiaj był dla obu drużyn takim meczem, w którym każdy chciał zdobyć 3 punkty, przełamać tą złą pasę. My ze swojej strony mieliśmy bardzo słabe 30 minut. Jeżeli byśmy tutaj przegrywali 3-0 do tej minuty, to nie mielibyśmy nic do powiedzenia. Później kilka mieliśmy fajnych sytuacji, ale ta pierwsza połowa była zdecydowanie pod dyktando Górnika. Drugą połowę weszliśmy już bardziej zdecydowanie. Ta druga połowa była bardziej już wyrównana, już nie było tak dużo tych klarownych sytuacji. Jednak mieliśmy tą piłkę meczową w 90 minucie, bramkarz wybronił, więc tutaj w przypadku takiego meczu 0-0 to można powiedzieć, że są dwa zespoły ranne, nikt tutaj nie będzie zadowolony z tych punktów. My potrzebujemy zwycięstwa, które doda nam pewności siebie, które spowoduje, że będziemy mogli spokojnie przygotowywać się do kolejnych spotkań. Za 3 dni mamy kolejne ważne spotkanie, tym razem u siebie z rezerwami Górnika, więc tutaj musimy się zregenerować, przygotować do tego spotkania, bo to będzie dla nas bardzo ważne spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę o komentarz dzisiejszego spotkania tenera gospodarzy, pan N. Clyde Dobie. Jeszcze raz witam wszystkich. Nie rzadko mi zdarza, albo nie często, albo rzadko, i można jest pierwszy raz, że mogę bardzo obiektywnie zgadzać z trenerem, oceniać takie podsumowanie tego meczu. I nie zdarzy to zawsze tak bardzo obiektywne, żeby ktoś, trener przeciwnika, ocenia cały mecz tak. I ja się zgadzam z tym totalnie. I to mi jest przykro, że na miejscu być 3-0 do przerwy. No troszeczkę wiemy. Dokładnie każdym słowem, które trener Łukasz powiedział, zgadzam z tym, że są dwie zespoły, które normalnie, nie mówię, że nie powinny być tam, gdzie są. A czasami nie dostajesz to, na czym zasługujesz, ale dostajesz tym, na czym pracuję. Dzisiaj, jeżeli powiem o swojej stronie, o swojej drużynie, tutaj mamy wpływu, nie mogę, jedynie co mogło z nim zarzucić, że brak skuteczności, ale angażowanie, spirit team, pomysł do gry i to wszystko, co się działo u tym tygodniu u nas, od jakiego czasu, że wszystko to, myślę, że drużyna pokazywała, jaki kierunek, z kim chce jechać i tak dalej. I to było najlepsze odpowiedź, jeżeli chodzi o grę. Że punkty, tak, uciekały nas 2 punkty, ale wybiegł meczu i 0-0, ja nie mogę mieć w ogóle zarzuty do mojej drużyny, oprócz tego brak skuteczności. Ale no, to wszystko, co się działo i jakim sposobem drużyna reagowała, te wszystkie, powiemy, bzdury albo tego, każdy ma prawo powiedzieć, co chce, ale no, ja nienawidzę, ja mam alergię tylko na jeden rzecz i to mocnie. Nie mam, jestem zdrowy człowiekiem, nigdy nie mam na alergię na nic, ale na kłamstwo nienawidzę tego. Piłka, życie uczy cały czas pokorę. Nie mówię, że masz pokorę, ty uczy pokorę. I niektórzy ludzie powinni trochę pokorę. I dzisiaj tę pokorę moja drużyna, mój sztab, mi jak klub pokazywaliśmy, że naprawdę tego mecz chcieliśmy wygrywać. Ale taka jest piłka, tak jest życie. Ale my idziemy dalej. Ja uważam, że taki ten pociąg, tak, lokomotywa delikatnie ruszał z miejsca. Nie byliśmy na miejscu, ale ruszał i stację. Teraz jest kwestia czasu, jak ona wezmę tego predkosz. Ja jestem pewny, jestem przekonany, że to jest kwestia czasu. I to dzisiaj nie graliśmy bardzo dobrym drużyną, która jest bardzo dobrze organizowana, która pokazywała rundę wiosnę, że jest naprawdę. Nawet nie wiem, czy trenerzy skończyli na pierwszym miejscu tego rundy, ale mówię drugie po naszym przegra. I trener, coś rozmawialiśmy razem i miał za 3 razy sztuka, ale mogę pochwalić drużynę z Tilonu, że naprawdę i pokazał, chciał wygrywać ten mecz.
miały swoje na 90, ale jeżeli przebiegł meczu, mógł to skończyć 4-1, powiem, ale jest jak jest. Musimy się zbierać wysiłki, nie mamy dużo czasu, następny mecz sobotę i to, no to możemy powiedzieć, już rozmawialiśmy szadnie, że idziemy tylko na 3 punkty i nas inne rzeczy nie interesuje. Będziemy robić wszystko przede wszystkim. Tak jak mówię, życie, piłka uczy pokorę. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.